Pani doktor Katarzyna Chojnacka-Pniewska, dzień dobry pani doktor. Dzisiaj temat taki bardzo aktualny, bo wiele się mówi na temat szkodliwego działania fluoru w stomatologii. Czy to jest prawdą? Jak fluor działa? No właśnie, nie jest to, zupełnie nie jest to prawdą. Przede wszystkim, co to jest fluor? Jest to gaz, który występuje w przyrodzie, w postaci różnych minerałów. Mamy go w roślinach, w wodzie, w kościach i zębach ludzkich oczywiście. I jest to substancja, która jest wykorzystywana w profilaktyce próchnicy w ilościach, które absolutnie nie mogą zaszkodzić człowiekowi. My potrzebujemy fluoru. Człowiek potrzebuje około 3,5-4 mg fluoru dziennie. I ilość tego fluoru, którą dostarczamy z pożywieniem, z wodą, jest niewystarczająca. W Polsce stężenie fluoru w wodzie pitnej jest poniżej tak zwanego profilaktycznego poziomu, czyli poniżej 1 ppm. Co oznacza, że to zupełnie nie chroni, ta woda nas, nie dostarcza nam odpowiedniej ilości fluoru. Dlatego stomatolodzy, a szczególnie pedodonci, stomatolodzy dziecięcy, biją na alarm, że nie można pozbawić nas egzogennych źródeł fluoru, bo to będzie tragiczne w skutkach dla naszych zębów, dla zębów naszych dzieci. Czyli dostarczanie organizmowi fluoru w ten sposób zapewnia tę minimalną dawkę? Stosując pasty do zębów z fluorem, dostarczamy codziennie tego fluoru i to jest takie ważne, bo fluor jest skuteczny, jeżeli jest podawany długoczasowo w małych dawkach. We wszystkich pastach jest fluor? Nie we wszystkich. Niektóre pasty dla dzieci nie zawierają fluoru, ale naukowcy twierdzą, że to jest błąd, dlatego że pasta ma działanie przeciwpróchnicze, jeżeli zawiera co najmniej 1000 ppm fluoru. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ustalono, że takie stężenie fluoru dopiero ma działanie przeciwpróchnicze. I uważa się, że nawet u maleńkich dzieci już od momentu wyrżnięcia pierwszego ząbka należy stosować pastę o takim stężeniu fluoru, ale co jest ważne, ilość. Dosłownie muskamy szczoteczkę tą pastą, żeby tego fluoru, wiadomo, dziecko za dużo nie połknęło, bo takie dziecko nie umie płukać, ale taka ilość fluoru jest dopiero skuteczna profilaktycznie. I potem już starsze dzieci powyżej 6 roku życia powinny używać pasty z większą zawartością fluoru, nawet 1450 ppm i używamy też małą ilość, używamy ziarnko groszku. Także proszę Państwa, stosując pasty dopuszczone do obiegu z fluorem, stosując płukanki do ust, nie jesteśmy w stanie przekroczyć poziomu fluoru, który jest nam potrzebny, naszego dziennego zapotrzebowania, wliczając nawet w to wodę pitną z kranu, wody mineralne, jedzenie, czyli rośliny strączkowe zawierają znaczne ilości fluoru, ryby i sumując to wszystko, nie jesteśmy w stanie przekroczyć tego bezpiecznego poziomu fluoru. Jeszcze chciałam się spytać o pasty dla osób dorosłych. Pasty dla osób dorosłych powinny właśnie zawierać fluor. Czyszczenie już większej ilości. Od 6 roku życia ta ilość fluoru jest właściwie już taka jak dla osoby dorosłej. Wtedy pojawiają się pierwsze zęby stałe, szóstki. I już ta pasta powinna mieć tyle fluoru, co dla osoby dorosłej. Czyszczenie pastą bez fluoru nie ma działania przeciwpróchnicowego de facto. No, pozbywamy się części jedzenia, tak? Odświeżamy trochę oddech, czyścimy płytkę nazębną mechanicznie, ale to pozbawia nas substratu dla bakterii przez krótki czas. To właśnie fluor wzmacnia szkliwo, powoduje jego remineralizację, jak również działa kariostatycznie. Wobec tego skąd ta nagonka, powiedzmy tak, na fluor? Dlaczego? Czym to jest spowodowane?
Po pierwsze, ludzie nie wiedzą, jak ten fluor działa. Fluor działa przede wszystkim na szkliwo. To znaczy, szkliwo jest zbudowane z hydroksy apatytów i dostarczając fluor, fluor wchodzi w reakcję ze szkliwem, ponieważ to jest bardzo aktywny gaz. I powstają fluoroapatyty. I fluoroapatyty są dużo bardziej odporne na kwasy, bo to właśnie kwasy wytwarzane przez bakterie niszczą nasze szkliwo. To jest jedna droga działania fluoru, że po prostu szkliwo jest, w szkliwie wbudowany jest fluoroapatyt, który jest odporniejszy na kwasy. Druga droga, fluor działa bakteriostatycznie. Co to znaczy? Zmniejsza ilość bakterii z tego powodu, że przenika przez błonę komórkową bakterii i blokuje przepływ cukru, czyli pozbawia te bakterii pożywienia, a co za tym idzie, produkcję tych kwasów. Poza tym blokuje niektóre enzymy bakteryjne, na przykład enolazę, która też jest potrzebna do produkcji kwasu, bo właśnie ten kwas niszczy nasze szkliwo. Poza tym zmienia napięcie powierzchniowe na powierzchni zęba i wtedy płytka nazębna, pożywienie tak się nie przyczepia. Więc to działanie fluoru jest wielokierunkowe i bardzo dla naszych zębów zbawienne. Czyli nie bójmy się past z fluorem, stosujmy je i sami, i dla dzieci. Tak, tak. Jeszcze, no może skąd te hejty? Fluor jest silną trucizną, oczywiście. Sam w sobie, jako każdy antybiotyk jest silną trucizną w nadmiarze, nie w ilościach profilaktycznych. Ale żeby przekroczyć ten próg bezpieczny, to musielibyśmy, żeby działanie toksyczne wystąpiło, dostarczyć od 2 do 8 mg fluoru na kilogram jednorazowo, co jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne. No, musielibyśmy zjeść kilka tubek pasty na przykład, tak? Czy wypić półkankę, czy kiedyś były w profilaktyce fluorkowej stosowane tak zwane tabletki, które zawierały pewną ilość fluoru. No rzeczywiście zdarzały się wypadki, że dziecko połknęło tych tabletek bardzo dużo i zdarzały się zatrucia fluorem, no ale to w przypadku każdego innego leku to samo by się zdarzyło. No jeżeli w wodzie jest nadmiar fluoru, co w Polsce występuje tylko w kilku regionach, na przykład w okolicy Elbląga, Tczewa, tam jest naturalne stężenie fluoru powyżej 2 ppm, więc no wtedy można zaobserwować tak zwaną fluorozę na zębach, czyli takie przewlekłe, nadmierne dostarczanie fluoru, co powoduje szkliwo plamkowe i w większych ilościach nawet powoduje większą podatność na próchnicę. Ale to są przypadki sporadyczne, wszyscy o tym wiemy, stomatolodzy, więc w tych województwach, gdzie ta woda jest naturalnie, zawiera więcej fluoru, nie będziemy przeprowadzali dzieciom fluoryzacji, czy stosowali może lakierów fluorowych. Dziękuję bardzo pani doktor. Dziękuję również.